Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej szachowy w Rumunii, gdzie Jan Krzysztof Duda gra. Grają również inni silni arcymistrzowie i pokażę wam, powiedzmy, perełeczkę, aczkolwiek współczesne szachy zaskakują i aż wierzyć się nie chce, że na poziomie praktycznie 2800, bo takie rankingi ci panowie mieli, czyli Fabiano Caruana i Wasil Lagraf Maxim. No i ta partia zakończyła się w 23 posunięcia, od razu to powiem. Przejdę do rzeczy, bo była, myślę, że niezwykle zaskakująca, jeśli chodzi o debiut. Mianowicie, Caruana rozpoczął ruchem d4. Odpowiedź jest skoczek f6, c4 ze strony białych i g6. Tutaj Wasil Lagraf Maxim bardzo często gra obronę Greenfelda, więc możemy się spodziewać ruchu d5 za moment. A teraz Caruana zagrywa posunięcie h4. Muszę wam powiedzieć, że podoba mi się to posunięcie, ale nie używajcie go w domu, jeżeli macie słabszy poziom, bo ten ruch jest bardzo komputerowy i bardzo trudny tak naprawdę i nie do końca poprawny. Ale czasem można go zastosować oczywiście tak na zaskoczenie. No Caruana to jest wielki specjalista debiutowy. Wiadomo, że on tutaj to przygotował z silnikiem. Już takie ruchy oczywiście widziałem. Sam nawet grywałem w partii klasycznej. Zadziałało. Ale teraz to powiem szczerze, ciężkie posunięcie, żeby zagrywać. Nie polecam w każdym razie. Idea tego ruchu jest taka, żeby oczywiście w pewnym momencie zagrać H5 i od razu atakować. W trzecim ruchu białe dają jasny sygnał do ataku, ale uwaga! Tutaj czarne grają bardzo normalnie. Goniec g7, skoczek c3 ze strony białych, roszada, e4, d6 i mamy obronę królewsko-indyjską. I teraz wyobraźcie sobie, że pierwsze ruchy, jakie są wykonane przez białe, to są te posunięcia pionkami i skoczkiem. I w czwartym, piątym ruchu grają białe teraz h4. No dziwne. Trzeba przyznać, że dziwne. W tej sytuacji tutaj goniec e2 ze strony białych, oczywiście piąty ruch, przepraszam, h4 to piąty ruch. C5 grają czarne, bardzo dobra reakcja na ruch h4. Tutaj d5, a dlaczego dobra reakcja? To tak przy okazji, bo jeżeli czarne by zagrały e5 i przepychamy pionka, to faktycznie ten pionek z h4 może się bardzo przydać. W momencie, gdy gramy c5, tutaj ten goniec jest fajnie też rozciągnięty i można przez e6 fajnie uderzać. Tak naprawdę pionek nie musi mieć takiego super znaczenia. To jest taki mały aspekt strategiczny, bym powiedział. C5 to jest bardzo dobra reakcja czarnych w każdym razie. Jest D5 i tutaj Francuz gra B5. No, ostre posunięcie, ostra partia nam się szykuje. Zresztą to jest taki zawodnik waleczny. On nie boi się grać na przykład obrony sycylijskiej i wariantu Najdorfa. Wręcz przeciwnie, jest bardzo, bardzo dobry w tym debiucie. B5 nie dziwi. Caruana wziął pionka. Bardzo komputerowo gra ten zawodnik. Znaczy, on jest bardzo dobrze przygotowany i rzadko kiedy właśnie popełnia błędy w debiucie, szczególnie. A6, A4 ze strony Caruany, czyli pierwsza linia leci. Bicie na B5, bicie gońcem, rzecz jasna. Goniec A6, próba wymiany. No i ta próba się udaje. W ogóle Caruana gra pierwsze linie, słuchajcie, no jest tutaj przygotowany niesamowicie, ale to nie jest nic złego. Ja powiem szczerze, tę pozycję wybieram czarnymi. No, znaczy białymi też bym mógł rozegrać, jeżeli miałbym wybór, ale czarne tu są ok. Hetman d7 i roszada ze strony białych. Zobaczcie, dziwna rzecz. Poszło h4 i została zrobiona roszada. Takie trochę antylogiczne podejście, bo generalnie ten pionek powinien być na polu H3. On by spełniał tutaj lepszą rolę, bo skoczek nie wejdzie, nie przerzuci się. A teraz hetman zagrywa na G4. No i można powiedzieć, że w tej sytuacji tutaj czarne wykorzystują ten fakt, że pionek poszedł daleko na H4, ale wbrew pozorom ten hetman, on nie jest tutaj groźny. On tylko wydaje się groźny. Tutaj białe mogłyby na przykład zagrać E5. Od razu w ten sposób. I na przykład po takim ruchu można by było wybić. No i partia by się tam toczyła dalej. Na przykład po takim ruchu, powiedzmy, nie wiem, wieża E1 naturalnie, ale ciężko pewnie białymi oddać pionka za właśnie inicjatywę. To jest pozycja mniej więcej równa, więc nie dziwne, że na przykład Caruana tak nie zagrał. Poszło inaczej, mianowicie wieża E1 teraz. No i tutaj skoczek zagrał na B4. Goniec G5. I w tej sytuacji Francuz, można powiedzieć, nie chcę tu złego słowa użyć, ale chyba coś źle przeliczył, albo po prostu zdębiał, nie wiem, ciężko stwierdzić, bo zagrał posunięcie skoczek H5. Nie wiem, czy to nie ma wpływu
ten ruch H4 na decyzję Francuza, bo jeżeli by grali normalne ruchy, takie standardowe, powiedzmy bez jakiegoś tam szału, bez zaskoczenia, zastanawiam się, czy on by tak ryzykował. No ten ruch niestety nie jest trafiony. Tutaj na przykład po ruchu H6 białe mogłyby oczywiście tym gońcem odejść z równą grą, powiedzmy, no. Ale bicie też by było ciekawe. I co ciekawe, teraz jest bardzo fajne bicie pionkiem, żeby nie było ruchu E5. Ale ta pozycja jest też mniej więcej równa, ale do gry. Można pewnie zastosować taki ruch jak skoczek D2, skoczek C4 w pewnym momencie. No więc zerknijmy dalej. Skoczek zagrał na H5. No właśnie, tak gra Francuz. Goniec wziął pionka, czyli Caruana nie boi się tutaj wjazdu skoczkiem na F4. To wygląda mega, mega groźnie, ale nic nie ma. Kwestia bardzo dobrego policzenia. Jest G3. No i teraz, jak byście zagrali czarnymi? No myślę, że większość z nas zagrałaby posunięcie wieżą na E8 i tak zagrywa Francuz. Niestety ten ruch jest błędem. Co należało zrobić? Mega trudne rzeczy. Skoczek z B na D4, co nie? Z B na D3, przepraszam. Tutaj bardzo ciężko mi stwierdzić, jak w ogóle się zachować białymi. Czy wieża E3? No, bardzo ciężka sprawa. Tutaj są już jakieś akcje. Skoczek H3, skoczek F2 i robią się kłopoty. Może trzeba w tym momencie po skoczek D3 zostawić tę wieżę i na przykład zbić wieżę na F8, ale hetman H3 i tutaj są opcje matowe, bo jak zbicie, to skoczek zbija. No, bardzo, bardzo trzeba by było tutaj białymi uważać. W tej sytuacji komputer sugeruje skoczek na G5, żeby próbować wymienić hetmany. Zresztą słuszna sugestia i po tej wymianie to mogłoby być około remisu, ale dalej pozycja jest skomplikowana. Ja myślę, że czarne mogły spokojnie pójść na takie komplikacje. Na przykład wieża E8, goniec bije na D6, skoczek bije B2, tu jest atak, dzieje się. Trochę się dziwię, że Francuz tak nie zagrał. Przecież to są zawodowcy i powinni mniej więcej tutaj się orientować w takich pozycjach. Poszło tak, może coś nie doliczył. Goniec zbił na D6 i teraz skoczek z F na D3. Tylko że to nie jest już groźne, bo ten skoczek nie zagraża oczywiście tutaj w obozie białych. Wieża zagrała na E3. Bardzo solidne, dobre posunięcie, dlatego że po biciu na B2 atak nastąpiło, jest przy okazji obrona skoczka. Hetman na B3. Skoczek z dwójki wrócił na D3. Posunięcie E5, które zamyka wszystko tutaj czarnym. Goniec nie gra, wieża nie gra, wszystko się broni. I gra gitara białymi. F5 ze strony czarnych to taka, powiedzmy, rozpacz, nie wiem w sumie jak to nazwać, grozi F4, skoczek zagrał na H2, hetman H3 i moi drodzy skoczek E2. Czarne się poddały. Czarne się poddały, koniec partii. Tutaj nie ma co grać. F4 jest jakaś sugestia, ale jest bicie na przykład pionkiem. W następnym ruchu pewnie można spróbować zbić skoczka po prostu. Tutaj myk polega właśnie na tym, że grozi wzięcie skoczka. Tu się wszystko trzyma. No, hetman jest w tarapatach, bo jeżeli skoczek zbije na E5, to są opcje skoczek F4 ze złapaniem hetmana. No więc miniaturka, moi drodzy, 23 posunięcie na poziomie 2800. Ja wiem, że oni teraz mają niższe rankingi, ale przypominam, oni mieli po 2800 w swojej karierze. Rzadko spotykana rzecz. No, TH4 może było zaskoczeniem dla Francuza, nie wiem, ciężko stwierdzić. Tak króciutko dzisiaj, dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia.